Cześć, dajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj będzie film, który na pewno nie spodziewałem się, że będę robił. Był to film kompletnie, który mnie może zaskoczyć, że będę w ogóle robił, ale robię ten film. Jak dobrze wiemy, wyszła niedawno informacja. Dla mnie to dopiero, dopiero co zobaczę, właśnie i po kilku, może pięciu minutach postanowiłem, że nagram ten film, bo jednak e, chcę nagrać właśnie o rzeczach, które są dla mnie ważne, a koniec kariery mojego ulubionego pomocnika w historii wszechczasu ogólnie. To jest zapewne film, który chcę zrobić. Tony Cross zakończy karierę po tegorocznych mistrzostwach Europy. Tony Cross, tak to jak właśnie mówiłem przed chwilą, jest moim ulubionym zawodnikiem, ulubionym pomocnikiem czasów. Wielu było świetnych zawodników, wiele świetnych pomocników, uwielbiałem oczywiście m.in. też Luke Modricia, Casemiro, pomimo, że nie oglądałem na żywo, to z Niedinie Zidana też uwielbiałem, wielu pomocników uwielbiałem. Uwielbiam, uwielbiam teraz Kamavingę, Członiniego, Bellingama. No oczywiście głównie właśnie tych zawodników z Realu Madry jako właśnie fan Realu Ale Toni Kroos był zawsze moim ulubionym Toni Kroos zawsze był moim ulubionym pomocnikiem i jest naprawdę... Powiem tak, to że po prostu... Dosłownie nigdzie tak nie widziałem, nagle sobie wchodzę na Twittera i widzę dosłownie... Nagle, znikąd, może być taki cios prosto w serce Widzę, że Toni Kroos poinformował, że kończy karierę Było to... Mega niespodziewane i jest to mega smutne dla mnie, jest to mega smutne, bo jednak byłem przekonany, że przynajmniej jeszcze rok cross zostanie. Kilka miesięcy temu Fabricio Romano właśnie, można powiedzieć, się napisał, że prawdopodobnie ma zostać, więc liczę, że tak będzie. Bardziej, właśnie, że się spodziewałem, że to luka odejdzie, ale zakładałem, że będzie na odwrót że jak cross odchodzi, to luka zostanie. Ale i tak, no jest to. Jest to mega przygnębiające na pewno dla mnie, jak myślę, dla wielu. Wielu fanów Real Madrid, wielu fanów Tony'ego Krossa, bo nie trzeba być fanem Real Madrid, żeby ulibać Tego Krossa, To jest taki typ zawodnika, którego nie musisz lubić klubu, klubu żeby lubić tego zawodnika. Według, wydaje mi się wydaje, szczerze, tak mi się wydaje, że nawet osoby, które mogą nie lubić Real Madrid, według mnie mogą lubić Tony'ego Krossa, bo to jest zawodnik, którego ciężko według mnie nie lubić, naprawdę. Jest to świetny zawodnik, jeden z najlepszych pomocników zdecydowanie w historii. Według mnie też jest troszeczkę może powiedzieć, aż bym powiedział niedoceniany. Wydaje mi się naprawdę, że jednak właśnie nie, jest, nie mówi się o nim aż tak często jak powinno się mówić w kontekście najlepszych pomocników w historii tej dyscypliny. Jeśli chodzi o ten jego kroszna, to nie wiem co tutaj mógłbym powiedzieć. Przychodził 10 lat temu, w 2014 roku z Bayernu Monachium. Za 25 milionów, co jest szalone. Wiadomo, że inne lata taka cena wtedy nie była aż taka, jakby można powiedzieć, niska jak ta. Teraz się to wydaje jako niesamowitą promocję. Wtedy i tak to też było oczywiście nieduże pieniądze, ale inne oczywiście czas. No ale i tak przechodził 10 lat temu. Pamiętam, właśnie jak przechodził 10 lat temu. nie właśnie. Nie wiedziałem o nim aż, nie pamiętam o nim aż tak dużo, albo nie oglądałem tak Bayernu tak często, żeby wiedzieć, jak dobrym zawodnikiem jest, aż tak dobrym. Ale szybko im pokażę w Realu Madryt i szybko go pokochałem tutaj w Realu Madryt. Wygrał w Realu 21 tytułów, z czego 4 Ligi Mistrzów wygrał. Wygrał potencjalnie, może też wygrać piątą, będzie to, będzie to piękne. Był w 7 finałach Ligi Mistrzów, jeśli się nie mylę. To będzie znaczy jego siódmy finał Ligi Mistrzów. Tak, to będzie jego siódmy fi finał Ligi Mistrzów. Więc naprawdę bardzo mam, mam. nadzieję, że wygra. Wierzę, że Real wygra, tym bardziej przez to, że jest, myślę, że będą mega zmotywowani. Wiadomo, że Borussia jest zmotywowana, że Marco Royceowi zgarnąć. Real będzie dla Krosa. więc To jest takie troszkę smutne i piękne. Będzie smutny i piękny moment, bo któryś z tych dwóch zakończy sobie z Ligą Mistrzów, a drugi nie. Wiadomo, że jakby Kros już wygrywał, ale i tak, to jest jednak jego będzie ostatni mecz Real Madrid, więc będzie to na pewno będzie to na pewno emocjonujące spotkanie. Dla kibiców Boruszy i dla kibiców Realu Madrid, naprawdę będzie to emocjonujące starcie, na ja pewno. Jeśli chodzi o ja jeszcze do niego Krosa, to jest właśnie też właściwie to w ogóle, że będzie grał siódmy finał Ligi Mistrzów. To jest, jeśli się nie mylę, no na pewno musi być rekord, jeśli właśnie się nie mylę. Tak, chyba to był rekord. Choć z drugiej strony, Cristiano Ronaldo też zagrał dość dużo tych finałów, mam wrażenie, bo on wygrał 5 trofeum. Wygrał 5, tak? Tak, wygrał 5, bo 4 w Realu Madryt, ale w United też przegrał na pewno, chyba przegrał z Barceloną kiedyś, tak było chyba? Chyba tak było, więc może jednak miał 6, no ale tak czy tak, nieważne, ogólnie 7, 7 finałów Ligi Mistrzów brzmi naprawdę absurdalnie i to też pokazuje właśnie ogromne osiągnięcia na pewno, nie tylko zespołowe, ale też krosa, to jego krosa właśnie tutaj. Ja też na pewno najbardziej niesamowitych statystyk, to jest właśnie jego celność podań. To jest jedna z najbardziej niesamowitych i niedorzecznych statystyk, jakie istnieją. Tony Cross w każdym sezonie swoim miał zawsze 93% lub więcej skuteczności, jeśli chodzi o celność podań. To jest niesamowite, to jest absolutnie niesamowite, jak można. I to też nie jest tak, że on oddaje 5 podań na mecz. Dobrze wiemy, ile on podaje mecz. Dobrze wiemy, że on jest takim dyrygentem, można powiedzieć. Wiemy i jak, jak dużo podaje. I to jest niesamowite po prostu niedorzeczne wręcz, właśnie. Jak, jakim cudem on może podać aż tak na wysokiej skuteczności. Jest to niesamowite. Pamiętam też jedno zdjęcie, które mnie ruszyło. To jak zobaczyłem skład Real Madryt. Ten, który w 2018 roku wygrał trzeci rok z rzędu Ligi Mistrzów i teraz właśnie widzę, że został tylko Carvajal i Modric. Kejl Navas nie ma go, Sergio Ramos nie ma, Kroos odejdzie, Varana nie ma, Benzema nie ma, Ronaldo nie ma, Casemiro nie ma, Marcelo nie ma, Isco nie ma. Został tylko Carvajal. I Luka Modric. No i to właśnie też mnie ukradł uderza. Bo przecież pamiętam dokładnie, jak 6 lat temu oglądałem ten finał Ligi Mistrzów. I nigdy nie pomyślał, że w 6 lat tak dużo się może zmienić. Słyszałem też właśnie, wyczytałem to bardziej, że Tony Cross yy, podobno miał z Realem już dogadane, że zostanie na rok, ale jednak zmienił decyzję. Zmienił ostatecznie decyzję. No jest to właśnie, jeśli tam czytałem, jak czytałem właśnie jego. Tą informację. Jedna właśnie taka kluczowa rzecz to powiedział, że zawsze chciał zakończyć na może być wysokim poziomie. Nie jest to zawodnik, który chciał może podciągnąć swoją karierę zbyt długo i już być takim rezerwowym graczem. No za rok myślę, że dalej byłby szczerze podstawym graczem. Jakby naprawdę. Choć, no nie, nie mogę wypowiedzieć się na ten temat, bo nie jestem trenerem Real Madrid. Ale to, jaką miał dyspozycję w tym sezonie, oglądałem jego całą karierę w Real Madrid i to jest na pewno jeden z najlepszych, jak nie najlepszy jego sezon. Więc naprawdę to jest definicja zejścia dosłownie na najwyższym poziomie ze sprzętu, prawda? I to jest, to taka jest decyzja tego Krosa to jest decyzja, która bardzo, bardzo mnie boli, ale muszę uszanować, bo to jest jego personalna decyzja, poznając ze swoją rodziną, taka była jego, można powiedzieć właśnie, taka była jego finalna decyzja, więc po prostu trzeba to oczywiście uszanować, widziałem właśnie na przykład wypowiedzi niektórych zawodników, czy tam osób, jak na przykład Lothar Mateus, który mówił, że możliwie, że jest najlepszym niemieckim graczem w historii, to myślę, że też dużo pokazuje właśnie. Jak niesamowity był Tony Cross. Więc zdecydowanie jest dla mnie, może i jest najlepszym niemieckim graczem w historii. Jak nie, no to jest top 3 bym powiedział. Idąc dalej, kolejna, właśnie taka, może powiedzieć, kolejna rzecz która mnie uderzyła w serce. To jak widziałem w komentarzach Cristiano Ronaldo, w komentarzach posta Tego Crossa. No jednak, Cristiano jako mój ulubiony zawodnik, jako też zawodnik, który odchodził z Real Madryt. Widząc to, właśnie, że tutaj pisze do tego Crossa, ja mu gratuluję i mu życzę jak najlepiej. no też uderzyło, też mnie uderzyło dość mocno. Pep Guardiola, jeden z najlepszych trenerów historii, mówił, że cross jest jednym z najlepszych zawodników, jakich on widział na własne oczy. Miał możliwość trenowania go oczywiście też w Bayernie Monachium, więc to też ponownie, jak jeden z najlepszych trenerów historii mówi, że to jest jeden z najlepszych zawodników, którego widział, to to ponownie udowadnia, jak niesamowity naprawdę był Niemiec. Idąc dalej, Paul Skols też kolejny świetny pomocnik, powiedział, że jest najmądrzejszym pomocnikiem Tony Cross. I to też jest prawda. To, może powiedzieć, jak mądrze grał, jakby tam to mówił. Tak, jak mądrze grał, to Cross też był naprawdę niebywałe. to Cross miał jedyny w swoim stylu jedyny swój taki styl. Nikt nie ma do podrobienia ten styl to jego Crossa, i ciężko będzie, żeby ktokolwiek. To podrobił tam, prawda? Widziałem też, że został zaktualizowany zaktualizowany ranking Ballon d'Or I tam Toni Kroos jest na trzecim miejscu To też ponownie pokazuje, Toni Kroos nigdy nie był tak wysoko To pokazuje właśnie, że ten sezon jest niebywały dla niego Toni Kroos, ale też wiadomo, że z drugiej strony to się już Przez większość swojej kariery grał w latach, w których to Messi i Ronaldo się tylko bili o tą o tą piłkę Ale i tak nigdy nie był tak wysoko, to właśnie pokazuje No niestety wiadomo, że jakby no nie wygra Bo to będzie pewnie albo no zakładam, że je, jeśli Real wygrali Ligę mistrzów to zakładam, że to będzie albo Vinicius Junior, ani, albo Vinicius Junior, albo, albo Jude Bellingham, ale nie ukrywam, taka złota piłka dla Tony'ego Cross na koniec kariery, to byłaby zbyt perfekcyjna, ale no, w niestety sensie się to nie wydarzy, oczywiście. Propo tych właśnie celności podań. Tony Cross miał cel, rozegrał 463 spotkania na obecną chwilę. I w tych spotkaniach miał Łącznie w tych wszystkich spotkaniach 94% skuteczności potek. To przecież jest nienormalne. To jest naprawdę nienormalne, że prawie rozegrać 500 meczów i podawać na skuteczność 94% jako pomocnik. To jest po prostu niesamowite. To jest po prostu niesamowite. To jest, nie wiem, naprawdę, nie wiem jak jeszcze to nazwać. Ostatni mecz będzie w tą sobotę z Realem Bat Betis yy, na stadionie Santiago Bernabeu. Ostatni mecz ogólnie dla Realu będzie na. No, oczywiście, będzie podczas finał ligi Mistrzów. Nie kibicowałem jakoś nigdy Niemcom, ale możliwe, że na pewno, na, na pewno, na 100% nie będę w ogóle zły, jeśli Niemcy wygrają w tym roku Mistrzostwa Europy. Myślę, że reprezentacje, którym kibicuję, oczywiście oprócz Polski, to jest e, Portugalia, to jest e, Francja, Anglia, dla Judea Battista nie ukrywam głównie i nie wiem, możliwe, że właśnie Niemcy. Hiszpania też zawsze tam w miarę była. Możliwe, że właśnie w tym roku będę. Nigdy, proszę, jakoś nie miałem w czołówce Niemców, ale chyba będę ich miał. Już nie ukryję dla to niego Krosza, tak będąc kompletnie szczerym. Też tam jest Antonio Rudiger, więc też dla niego. Nie wiem, co jeszcze w sumie tutaj mogę powiedzieć. Na pewno to, że po prostu. To, ile też zawodników, jakby ostatni. Jedna z najgorszych rzeczy, jaka istnieje, można powiedzieć, to jeśli chodzi o piłkę, że to, to odchodzenie legend. Każdy myślę, że nieważne jak komuś się kibicuje, każdy może to potwierdzić, że najgorsze rzeczy właśnie są jak zawodnicy odchodzą, jak zawodnicy odchodzą. Na Real Madrid. W 2018 Pepe, w 2018 Cristiano Ronaldo, w 2021 Sergio Ramos, Rafael Varane, Zidane. W 2022 Casemiro, Marcelo, Bale, Isco. Rok temu Benzema, w tym roku oprócz crossa też prawdopodobnie Nacho. To jest naprawdę straszne, jakby, ale niestety takie są realia. Za rok pewnie odejdzie Luka Modric, zakładam, i, i ponownie będę w tej samej sytuacji, że będę mega e, smutny, no jeśli chodzi o to. Niedawno właśnie, pamiętam, jak było, jak były celebracje, może powiedzieć, jak odchodzili, jak odchodzili legendy. Czy to Marcel, na przykład, czy to Ramos, pamiętam, że łezka mi powiedziała z oka tych prezentacjach, na tych, na tych jakby, może powiedzieć, pożegnania, tych ceremoniach pożegnania. Pewnie z Kroszem będzie podobnie, bo po prostu, to są legendy absolutne. Jak się ogląda w ulubionym klubie, jednego z ulubionych zawodników przez, ponad, przez jakieś 10 lat, to jest... jest się bardzo zżytym z tym zawodnikiem i po prostu to będzie. To będzie prawno bolesne. Jak sobie naprawdę zdam sprawę, bo, że to naprawdę jest koniec, Będę jeszcze zagra te dwa mecze, a potem potem on po prostu nie będzie już, tutaj. Już, nie, już go nie zobaczy nigdy w koszulce Madry, To jest przykra prawda, to jest przykra prawda, to jest smutna, prawda? Że właśnie dosłownie dwa mecze. I to jest koniec, to brzmi niesamowicie. Jednak szkoda bardzo, ale właśnie do tego mnie dopiero co podjął tę decyzję. Szkoda, że najlepiej, jakbym właśnie wiedział sezon przed, można powiedzieć. Żebym się w pełni przygotował, że to jest ostatni sezon. Myślę, że jakbym ja był, no nie wiem, jakbym ja był graczem piłki, nie, może bym właśnie tak zrobił, żebym po prostu sezon przed, żeby wszyscy wiedzieli, może powiedzieć, żeby się wszyscy nam cieszyli. Choć nie wiem w sumie, nie wiem, ale na pewno myślę, że wszystko powiedziałem co chyba chciałem tutaj. Po prostu. Na pewno mogę podziękować Toniemu Krosowi za wszystkie lata, za to, że grał w Real Madrid, za to, że dawał sobie siebie wszystko, za wszystkie trofea, które pomagał Realowi wygrać, za wszystko mu mega dziękuję i będę wdzięczny Toniemu Krosowi do końca życia. I do końca życia zdecydowanie, dopóki będę mógł pamiętać, dopóki mnie pamięć nie będzie zawodziła, będę pamiętał go i będzie na pewno jednym z moich ulubionych pomocników w historii piłki nożnej I będę zawsze, absolutnie zawsze wdzięczny za Toniego Krosa. Dzięki wam za oglądanie tego filmu, do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale, cześć!